Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, witam Was w niedzielę Dobrego Pasterza, czwartą niedzielę wielkanocną. Kontynuujemy nasze katechezy. Przypominam, że w poprzedniej katechezie mówiliśmy o pierwszej części mszy świętej, czyli obrzędach wstępnych, obrzędach wprowadzających. Na razie zostawiamy to. Dzisiaj chciałbym rozpocząć cykl katechez, które odnosząc się do tej katechezy odnośnie obrzędów wstępnych, wytłumaczy poszczególne gesty, postawy liturgiczne, które przyjmujemy podczas każdej mszy świętej. Pierwszym takim podstawowym gestem, znakiem, który wykonuje każdy z nas, który wykonuje każdy chrześcijanin, to jest znak krzyża. Każda celebracja liturgiczna, każda modlitwa chrześcijanina rozpoczyna się od znaku krzyża, który kreślimy na sobie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, jednak ten, nazwijmy go, duży znak krzyża, który kreślimy na swoim ciele, od głowy po serce i ramiona, do celebracji liturgicznych, do chrześcijańskiego życia wszedł bardzo późno. Może to kogoś zdziwi. Przez wiele stuleci znak krzyża czyniono zupełnie inaczej, i nie wypowiadając tej trynitarnej formuły, która jest wzięta z Pisma Świętego, kiedy Pan Jezus rozsyła apostołów i mówi im: idźcie i chrzcijcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Początkowo znak krzyża chrześcijanie wykonywali na czole. Mamy tego świadectwo już na początku, na przełomie drugiego i trzeciego stulecia. Jest to ojciec, pisarz chrześcijański, ale nie święty, Tertulian, który zmarł w roku 220, tak pisze na ten temat. Czy ruszamy w drogę, czy wychodzimy lub wchodzimy, czy się ubieramy, czy się myjemy lub idziemy do stołu, do łóżka, czy siadamy, w tych i we wszystkich innych naszych działaniach czynimy na czole znak krzyża. Dlaczego? Najprawdopodobniej ten znak krzyża czyniony na czole, kciukiem ręki, tak jak my dzisiaj to czynimy, gdy jest rozpoczynana, gdy rozpoczynamy czytanie Ewangelii, czynimy wtedy ten potrójny znak krzyża na czole, na ustach i na sercu. Początkowo czyniono ten znak krzyża właśnie na czole. Najprawdopodobniej miało na celu przypominać inicjację chrześcijańską, potwierdzać lub wyznawać fakt przynależności do Chrystusa. Rzeczywiście, moi drodzy, na początku katechumenatu, czyli tego okresu, który przygotowuje ludzi dorosłych, a przypominam, że pierwsze wieki chrześcijaństwa chrzczono najpierw tylko dorosłych, przez dzieci, niemowląt, to jest dopiero trzeci, czwarty wiek, wprowadza to święty Ambroży, biskup Mediolanu. Na początku tej drogi katechumenalnej, czyli przygotowania dorosłych do chrztu, był obrzęd właśnie inicjacji, podczas którego czyniono znak krzyża na czole tego katechumena. I to zachowało się w obrzędach do dnia dzisiejszego, także w obrzędach chrztu dzieci. Dziecko najpierw na początku chrztu, na czole dziecka jest robiony znak krzyża, najpierw robi go kapłan, a później rodzice dziecka i rodzice chrzestni.
A więc ten znak krzyża na czole miał przypominać każdemu chrześcijaninowi o jego inicjacji, o jego chrzcie, o jego przynależności do Chrystusa. Chodzi zatem o gest rytualny, niejako pieczęć, o którą został opieczętowany każdy chrześcijanin na początku swojej drogi do chrztu i podczas samego chrztu. Obecny ten stosowany przez nas znak krzyża, jak powiedzieliśmy, ten wielki znak krzyża kreślony na naszym ciele, prawdopodobnie do liturgii wszedł dopiero w XVI wieku. Choć mamy świadectwa, że był już on wykonywany wcześniej. Jednak pierwsze wzmianki liturgiczne o takim znaku krzyża, tym znaku wielkim krzyża, mamy dopiero z XVI wieku. O ile na początku znak krzyża wyrażał proste odniesienie się do Chrystusa i przywoływał ten fakt chrztu, to później uległ on pogłębieniu. To znaczy, że nabrał tego waloru odkupieńczego, narzędzia naszego zbawienia, krzyż jako narzędzie naszego zbawienia, jako źródło wszelkiego błogosławieństwa. I dopiero właśnie z czasem ten znak krzyża jest wykorzystywany podczas błogosławieństw, bo do tego czasu błogosławieństwo udzielano w sposób aaronowy, czyli przez wyciągnięcie dłoni. A dopiero z czasem, właśnie gdzieś około VII wieku, wchodzi właśnie znak błogosławieństwa krzyżem. Słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak jak wspomniałem, pochodzą z Ewangelii Świętego Mateusza, jest to rozdział 28, werset 19. I od VII wieku stanowią one właśnie tą formułę chrzcielną i formułę także i błogosławieństwa. Mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chcemy otwarcie wyznać naszą wiarę w Boga chrześcijan. Boga Jezusa Chrystusa, Boga Trójjedynego, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W chrzcie Jezusa, kiedy Chrystus idzie nad wody Jordanu, idzie do Jana Chrzciciela, aby tam otrzymać chrzest, tam właśnie po raz pierwszy objawia się cała Trójca Święta. A więc głos Ojca, Syn, który wchodzi w wody Jordanu, je uświęca i w końcu Duch Święty, wstępujący pod widocznym znakiem gołębicy. W średniowieczu, moi drodzy, za każdym razem, gdy błogosławiono znakiem krzyża osoby lub rzeczy, właśnie zaczęto używać tej formuły trynitalnej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest więc znak krzyża, który kreślimy wezwaniem Trójcy Świętej, naszym drogocennym dziedzictwem, przypomina nam o naszej godności, godności dzieci Bożych, przypomina nam o naszym chrzcie, o tym, że jesteśmy włączeni przez chrzest w wielką rodzinę dzieci Bożych. I teraz, moi drodzy, wykonując znak krzyża, trzeba wykonywać go zawsze z wielkim szacunkiem i starannością. No, moi drodzy, przykry jest to widok, gdy widzimy chrześcijanina, katolika, który się żegna, ale ten znak krzyża, ten jego znak krzyża bardziej przypomina odpędzanie much, niż znak krzyża. Sama symbolika tego znaku krzyża jest też bardzo głęboka. Dlaczego właśnie ten znak krzyża, ten wielki? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest jeszcze jedna symbolika tego gestu. Kreśląc na sobie ten znak krzyża,
Pragniemy, aby Bóg był zawsze w naszym umyśle, aby wszystko, co czynimy, było zgodne z Jego wolą. Aby to, co jest w naszym umyśle, było także i w naszym sercu, aby była ta jedność naszego umysłu i naszego serca. A to, co jest w naszym umyśle i w naszym sercu, aby się przejawiało w naszym działaniu, naszymi rękoma. A więc znak krzyża obejmuje całego człowieka, obejmuje całe jego życie, całe jego działanie. Znak krzyża towarzyszy nam przy naszych narodzinach, towarzyszy nam przez całe nasze życie i także będzie towarzyszył nam przy naszym konaniu, gdy będziemy przechodzili z tego świata. Krzyż kiedyś też postawił mi na naszym grobie. Więc, moi drodzy, starajmy się zawsze znak krzyża wykonywać z szacunkiem. Niech to będzie za każdym razem przypomnienie naszego chrztu, naszego Bożego dziecięctwa, naszej przynależności do Kościoła. Niech to będzie także przypomnienie, że z tego znaku krzyża, na którym umarł nasz Zbawiciel dla naszego zbawienia. Zawsze wykonujmy go z wielką starannością, z wielką czcią i miłością. Drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, pamiętajcie, że wy macie prawo błogosławić swoje dzieci, błogosławić swoje wnuki. Nie szczędźcie im tego błogosławieństwa. Gdy dziecko idzie do szkoły, uczyń na jego czole znak krzyża albo przeżegnaj go ręką, tak jak kapłan. To nie jest tylko gest zarezerwowany dla kapłanów. Rodzice, dziadkowie, macie prawo błogosławić swoje dzieci, błogosławić swoje wnuki. Gdy kładzie się dziecko spać, uczyń na jego czole znak krzyża. Błogosław mu. Nie szczędźcie, kochani, błogosławieństwa dla swoich najbliższych. Żona niech błogosławi męża, mąż niech błogosławi żonę. Niech to Boże błogosławieństwo będzie z wami wszystkimi, także i na zakończenie naszej katechezy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Szczęść wam Boże.